zdradzam wam teraz mój plan. Plan, kierowniczy plan. Sytuacja jest taka, że złożyłem o wizę. Witam państwa bardzo serdecznie na drugim odcinku z serii Benin z Jak to daleko. Gorąco jest, jakby ktoś się zastanawiał. Moi drodzy, jesteśmy w małym mieście, jakieś 60 km od granicy z Togo, na południu. Tutaj chłopaki robią jedzonko, bo się kolacja zaczyna. Mam zagwozdkę odnośnie kolejnej wizy do kolejnego kraju. Nie wiem, co z tym zrobić, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam dużo sprzecznych informacji. W poprzednim odcinku zapytałem was, gdzie jadę. Burkina Faso czy Nigeria? Zgadujcie. Zgadujcie i w tym odcinku. A w kolejnym może zdradzę już, bo może się wyklaruje sytuacja wizowa. Tak czy inaczej, moi drodzy, łapeczka, komentarz i podanie odcinka dalej na WhatsAppie czy Messengerze będzie jak najbardziej przychylne sercu kierowniczemu. A ja tymczasem idę zjeść ananasa do swojej kierowniczki tutaj z tyłu. Jak to mówi stare podlaskie porzekadło, jeśli naczynie puste, nawet tysiąc rąk nie jest w stanie utrzymać wody w naczyniu. A tak serio, to wymyśliłem to porzekadło przed chwilą, ale bardzo podoba mi się ta rzeźba tutaj na rondzie. Życie w małym mieście dopiero się rozpoczyna, a życie i rytm wyznacza, moi drodzy, się zapatrzyłem na koszulkę koleżki, wyznacza temperatura. Godzina 19, przyjemnie, fajnie, można oddychać, można zjeść, bo kolacje na ulicach robią. No, parle français. Parle anglais? No. A, to nie pomogę. To koleżanka o pieniążki prosi, a ja po francusku takie rzeczy to ja rozszyfruję. Większość pomników tutaj, o tam coś jest napisane. O kurde, ale się ledwo przebiłem. Jest tablica, ale ta tablica jest wręcz, powiedziałbym, tutaj nieczytelna. W każdym razie ten pomnik przypomina, tak samo nawiązuje do pracy, tak samo nawiązuje do broni, którą przywieźli, rzecz jasna, biali. Tak samo nawiązuje do łodzi tam na górze, czyli nawiązuje do kolonizatorów. Portugalczyków, Brytyjczyków, Francuzów, Niemców, wszyscy się tutaj pchali po to, żeby jak najwięcej dusz ludzkich zagarnąć dla siebie. Później sprzedać bądź wykorzystać w pracy fizycznej. Przykre. To, co tutaj widzicie, to jest muzeum historii, w którym można poczytać i zobaczyć pamiątki i informacje dotyczące niewolnictwa tutaj. Niestety jednak jest kilka miesięcy już w renowacji. W Afryce nie ma czegoś takiego, żeby to szybko zrobić i puścić turystów, tylko po prostu to będzie jeszcze przez kolejne pewnie pół roku albo i dłużej, no, w renowacji, bo nikomu za bardzo nie zależy na tym, żeby to na siebie zarabiało. Jest troszkę inny mental dotyczący robienia pieniędzy, moi drodzy. Bo tak właśnie jest zawsze. Jeżeli coś jest państwowe i wspólne, no to wszyscy mają wywalone, a jak jest prywatne, to jest optymalizacja i przyspieszenie wszystkich działań 400-krotnie. Zatem liberalizacja i tworzenie sektora prywatnego jak najbardziej jest na plus dla przeciętnego obywatela, takiego jak kierownik. W takich torebkach nie tylko wodę sprzedają, ale i zobaczcie, gin ananasowy można kupić. Jakiś inny, co to jest? Jakiś Herbal Roots Bitters Tomo. Alkohol, to jest alkohol. Ciekawe w ogóle rzeczy. Idziesz sobie. Hello. Szefowa starym żelazkiem. Rozgrzany żar wrzucasz i sobie prasujesz. Stary typ żelazka, piękny. Kogucik na tym, jako zamknięcie, otwarcie. Cudo, mistrzostwo świata. Z kolei mój ziomek, Oswald, mieszka tak jakby trochę w mieście, ale nie w mieście.
na takiej trochę, na takich obrzeżach, ale to jest wciąż miasto. No i proszę bardzo, tutaj dziewczyny się trochę wystraszyły i to bardzo, kierownika, ale to jest na plus, bo będzie cicho, ale będzie trochę więcej komarów. A jako ciekawostkę dodam, że mój kolega Oswald pracuje w laboratorium i zajmuje się właśnie komarami i malarią. To jest dość ciekawy aspekt. Podpytam go o kilka kwestii, żeby być w tym temacie mądrzejszym i bardziej doedukowanym. Ojejku, moi drodzy, powiem tylko, że noc była po prostu ciężka, bo spałem u tego swojego koleżki. Na początku trochę w domu, do 23, ale później mówię do niego, mówię, kumpel, mówię, ja to wylatuję na zewnątrz i stawiam namiot, bo normalnie tam wykituję. Słuchajcie, przez całą noc pociłem się po prostu tak mocno, że nie wiem, że myślałem, że tutaj po prostu będzie w namiocie powódź. Wszystko jest mokre, po prostu tak gorąco, ta poduszka to normalnie aż cieknie. A koleżka mieszka na takim osiedlu, wynajmuje tutaj taką kwaterkę. Zobaczcie, tutaj jedne drzwi, to jest takie jedno dwupokojowe mieszkanko. A ja zbieram namiot. Mieszkanko mojego kolegi, zobaczcie, tak żyje klasa średnia. Ma tutaj biureczko, jako doktor przyjmuje w domu po prostu pacjentów. Bo jak powiedział, że na jedno miejsce na lekarza jest 1600 absolwentów. Proszę zobaczyć, ma bardzo czysto, jeżeli porównamy do pozostałych. Tutaj za kotarką jest jego sypialnia, to już tam wchodzić nie będę. No i dalej jest malutka kuchnia połączona razem z toaletą. Ulotniłem się już od koleżki i powiem wam tak. Zdradzam wam teraz mój plan. Plan, kierowniczy plan. Sytuacja jest taka, że złożyłem o wizę do Nigerii, ale mam kłopoty z tym związane. Teraz jadę do Cotonou, żeby trochę to wyjaśnić, bo jeżeli faktycznie nie uda się pojechać do Nigerii, no to pozostaje tylko i wyłącznie Burkina Faso, ewentualnie wylot z kraju, nie wiem, do Polski, do innego kraju, chociaż te loty będą na pewno bardzo drogie, bardzo kosztowne. I sytuacja jest taka z Nigerią, że Nigeria jest krajem wymagającym i to nie mówi wam przypadkowa osoba, tylko mówi wam to kierownik. Biorąc pod uwagę, że jest aktualnie załamanie rynku, ta bańka ekonomiczna bardzo mocno się pompuje, ceny są bardzo wysokie, w ogóle cena dolara i euro też mocno wzrosła, więc no to jest tragiczny w ogóle, wiecie, tragiczny czas dla Nigeryjczyków, bo wszystko dla nich jest drogo. Dla osoby podróżującej takie jak ja jest idealnie, bo inflacja tylko i wyłącznie wpływa pozytywnie dla podróżujących. Bo jak wymienię sobie, załóżmy $100, no to będę mieć znacząco więcej niż przed inflacją. Ale pomijając, nie mam wizy. Nie mam wizy, nie wiem co powinienem zrobić. Proces wydawał się logiczno nielogiczny. W sensie on nie wydało się logiczny, żeby była jasność. Nie jest konkretnie opowiedziane, co trzeba zrobić, żeby otrzymać wizę. I to jest takie trochę pokręcone i powiem wam szczerze, że no, wkurza mnie to, że takie ważne rzeczy są tak bagatelizowane. No ale dobra, 60 km podjadę. Zajdę tam, liść na twarz w ambasadzie i wiza do ręki. Wiecie co zauważyłem? Zauważyłem, że Benińczycy i Togijczycy nie lubią chodzić. Lubią jeździć. 200 metrów jedzie motorem. Kilometr zapomni. A tutaj nasza czarina. One wszędzie lubią chodzić. Tylko brać przykład fit. Zdrowe. Wysportowane. Czarinka. Chodź do wujka. Co ty wujka nie znasz? No chodź pogłaszczę. Nie fajnie. Odchodzę. Memorial. Upamiętniający ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Dużo chrześcijan, więc takie mi rzeczy się dzieją. Ale zobaczcie na to
okalenie. Ale zobaczcie na ten mur linii elektrycznych. City Historical de Cueja. Tak się wymawia. Tutaj u kolegi jestem na jedzonku z rana. Ryż, cebulka, pikantna trochę z pomidorkami i rybka taka suszona. Mocno wysuszona. Jedzonko naprawdę pyszne. Ale kurczę, powiem wam, że im dalej w las, tym bardziej trzeba negocjować ceny. Ponieważ jeżeli tego nie zrobisz, to cię skroją na 95%. Niestety tak tutaj jest. Gość mnie za wydrukowanie trzech stron skroił 3 zł. 3 zł to bym w Polsce nie zapłacił za wydrukowanie trzech stron w miejscu, w którym się drukuje 3 strony. Ale kij mu w oko. Jak się je, to się czuje zapach proszku do prania. Dlaczego? Bo do sprzątania używają, do prania ubrań, no i do mycia naczyń. Więc się czuję. Czy to oznacza, że będę wyprany od środka i moja dusza będzie wybielona? Nie wiem. Kumpel leje na wylotóweczkę do Kotonału. Prościutko. Łapiemy stopa i jedziemy. Wkurza mnie trochę ta robienie w ogóle w Afryce wiz. To jest jakieś po prostu nieporozumienie. Bo oni mają wrażenie, że oni wszystkie rozumy pozjadali, że oni tam są królami i że w ogóle bez nich to świat nie, w ogóle by nie istniał kompletnie. I to jest takie śmieszne. Te kraje afrykańskie, po prostu bariera wejścia do tego kraju afrykańskiego, to jest tyle stresu ze zrobieniem tej wizy, że wy sobie nawet nie zdajecie sprawy. I tak jakby, a później jeszcze w ogóle sprawdzają tak dokumenty, nawet wyobraźcie sobie, że musicie przedstawić do wizy do Nigerii wyciąg bankowy, który udokumentuje fakt, że wy jesteście w stanie się utrzymać. No bo to jest, wiecie, kto by jechał do Nigerii na wizie turystycznej, to by się nie mógł utrzymać. No ja pierdzielę. Środek Afryki, kurde, i wiecie, no po prostu abstrakcyjne w ogóle... abstrakcyjne dokumenty chcą. Wkurza mnie to, irytuje mnie to. Nie mogę sobie z tym poradzić. Mogę sobie, na pewno nie ty. Nie ma bata, że z tobą będę. Nie mogę sobie z tym poradzić. I to jest trudne. Szanowni Państwo, w drodze jestem, w sensie już jestem w Kotonau. Trafiło się tak, że złapałem takiego ziomeczka, który jest reżyserem z Beninu tutaj, mieszka w Niemczech. No i też jedzie do ambasady niemieckiej, więc na tej samej ulicy Jana Pawła II, więc jestem szczęściarzem. Ale w szczęście nie wierzę, o tym wiecie. Trzymajcie kciuki. It's possible here. It's possible? Yeah, I will print it here. Okay. Stuk, stuk, stuk. Tak chodzi gość i nawołuje do tego, że oferuje usługę naprawy butów, klejenia butów, podszycia butów. Ale mam fuksa. Koleżka pojechał do ambasady niemieckiej, a ja jestem przy ambasadzie Nigerii. Słuchajcie, nie mam żadnego zaplanowanego appointmentu, czyli spotkania. Idę na Krzywy Ryj. Jestem ubrany, jak jestem ubrany. No tak, jestem ubrany. A w afrykańskich ambasadach oni nie lubią, kiedy ktoś tak przychodzi. Ale nie chce mi się przebierać, jest tak gorąco, że lipa. Kurde, droga ty! Droga jaka dwójka na Berlin! O co chodzi? Dobra, rozłączam się, trzymajcie kciuki. Będzie dobrze, mogę. Wyobrażacie sobie, że żeby zrobić wizę do Nigerii, muszę być rezydentem Beninu? Jest koleżka do imigracyjnego, rezydent Beninu będzie. Szanowni Państwo, tutaj z Francisem jedziemy na motorku do imigracyjnego. Ale co bym chciał powiedzieć, że jedziemy drogą Jean-Paul II, czyli Jana Pawła II w Beninie. Ciekawe, nie? Al-Muqawama lil-Tahrir, al
Sprawa jest taka i niektórym niezbyt dobrze znana, ale wizy się nie udało zrobić. Jakieś w ogóle 10 dni trzeba czekać na papiery. Usiądę, dajcie mi usiądę. Wchodzę do biura. No to wchodzę do biura. Siedzi jeden typ, nogi na biurku, drugi typ nogi na biurku, trzeci typ coś tam gumę przeżuwa, czwarty typ śpi. Słuchajcie, oficjalne biuro imigracyjne. I teraz wyobraźcie sobie, że goście mnie obsługują. Pytam, ile dni? On mówi 10. Ja mówię, ale 10 dni to za dużo, no czy dałoby się szybciej? On mówi, da się szybciej, ale trzeba posmarować. Ja pytam, ile? 15 tysięcy. Ja mówię, bardzo dużo. On mówi, dobra, to dla ciebie 10. Oczywiście w łapę, nie? A pytam, dobra, jak ci dam 10, to za ile dni będzie? On mówi, za 7. Ja pierdzielę, no to za 7 też jest za długo. Powiem wam, że jakiś gówniany dokument, który nic nie znaczy, bo po co ja mam być, moi drodzy, rezydentem Beninu? Przy niektórych wizach bycie tej rezydentury to ja nie rozumiem. Ja w ogóle tego nie rozumiem. Nie wiem, spróbuję to jakoś obejść, ale czuję się przytłoczony. Czuję się zmęczony w ogóle, bo nie rozumiem sensu tego dokumentu. Bo to jest dokument i tak ten, po który pojechałem, to on jest na granicy prawa. No bo ja przecież tam rezydentem nie jestem, prawda? On jest na granicy prawa i go się po prostu kupuje. Nie ogarniam tematu. Z takich dobrych informacji to jest fakt, że mam tutaj koleżankę, więc mogę sobie tutaj przekimać kumpeli mojej. Wiecie, że kierownik ma rozległe znajomości, więc zaraz idę do kumpeli i trochę odpocznę. Będziemy kminić tajny plan, jak przedrzeć się przez nigeryjską wizę. Słuchajcie, wiecie jaka jest akcja? A że jak jest czerwone, jak jest zielone dla przechodniów, to oni jadą. Niesamowite. Nie zdążyłem tego uchwycić w całej okazałości, bo walczyłem o życie. Dzień dobry, nowy dzień, nowe wyzwania, nowa walka o wizę do Nigerii. Proszę zobaczyć, jaki piękny widok na wieżę Eiffla. To jest moja wieża Eiffla. Mam tutaj koleżankę w Kokonał. Sobie kiwam u koleżanki. Z widokiem na hangary. Mieszkanko bardzo małe. Tu kumpela śpi. Tu kierownik śpi. A w łazience tak jakby szczur cały czas chodził. Taki dziwny pisk. Tak czy inaczej, moi drodzy, uciekam. Czekajcie, muszę teraz... Pokażę wam klatkę schodową, ale jeszcze ciekawostka przed wyjściem. Ciekawostka przed wyjściem jest taka, że drzwi muszą być otwarte, żeby był przewiew w nocy, a na drzwiach moja ziomalka kładzie młotek. Jakby ktoś wchodził w nocy, to ten młotek by i popchnął drzwi, to ten młotek automatycznie od razu spada. Więc to jest taki alarm przeciwwłamaniowy tutaj. Zostawiłem mi klucz. No i muszę. Wszystko mam, chyba wszystko wziąłem. Tak wygląda klatuba. Nie rozpieszczę. Muszę zamknąć go. Drzwi zamknięte. Kluczyk schowany. Nikt nie widział? Cichutko. Jak coś, to nikomu nie mówcie. Klatuba to powiem wam, że jak z filmu jakiegoś z horroru. A blokowisko z zewnątrz wygląda, powiedziałbym, że tak normalnie w miarę na te warunki afrykańskie. Zobaczcie, jaka fura stoi. To pokazuje, że to nie byle kto tu mieszka. Ale żebyście byli świadomi, ile kosztuje nocleg, w sensie, przepraszam, wynajęcie takiego lokalu. Taki lokal, wynajęcie takiego... Strzelajcie w komentarzach. W kolejnym odcinku wam powiem. Ile dolarów miesięcznie kosztuje taki lokal, jak moja kumpela mieszka. Wróciłem do mieszkania, spakowałem rzeczy i
i się wyprowadzam od mojej koleżanki, bo intuicja mi podpowiada, żeby się stąd wyprowadzić. Nie wiem dlaczego, ale słucham intuicji. Nie spałem też dobrze. Ktoś zapyta kierowniku, ale jest alternatywa? Jest alternatywa. Jest jakiś taki malutki guest house'ik Szwajcara, który sprzedaje pokój za niecałe 30 zł. Więc alternatywa jest. Koleżanka, powiem tak, po pierwsze zmęczona, po drugie napalona, po trzecie bardzo dużo u niej insektów przeróżnych, więc się zawinąłem. Jedynkę i trójkę bym przeżył, ale dwójka jest trudna, no. Bo to wiecie, tylko to są kobiety. Nie wystarczy powiedzieć nie. Pewnie męska grupa teraz ogląda i sobie myśli, kierownik. Taka szansa. Nie, to nie jest szansa. Takich szans jest cały multum, moi drodzy. Ale dobra, tak pomijając, będę się tłumaczyć, no. Zawijamy żagle, elo. Z takich głębokich źródeł wiem, jak dzisiaj podejść do tej babeczki w ambasadzie, ale żebyście też byli świadomi tego, że mam takiego trochę szachmata przygotowanego, bo ogólnie jeżeli mój szachmat nie wyjdzie, no to musicie być świadomi, że zostaniemy w Cotonou z 2 tygodnie, bo niestety 10 dni roboczych, podkreślam roboczych, trwa wyrobienie rezydentury tutaj, tymczasowej co prawda, ale nie chcę tyle zostać w mieście, bo to miasto mnie w ogóle, wiecie, nie absorbuje, w ogóle to nie zachęca do tego, żeby tutaj być. Więc przygotowałem szachmata. Ale szachmat to nie jest w łapę, ale wiem ze swoich źródeł tutaj, ze znajomości, że w łapę też idzie. No niestety, to jest takie przykre. Powiem wam, że no niestety, jak będziecie kiedyś chcieli zacząć podróżować, zwiedzać świat, to nie zaczynajcie od Afryki, bo odechce wam się w ogóle życia. Życie wam się odechce, bo tutaj trzeba mieć po pierwsze pieniądze i po drugie trzeba mieć bardzo dużo czasu. A jak nie masz czasu, no to masz taką frustrację, że po prostu ci tam włosy wypadają prawie jak u mnie. Jak mi włosy z wąsa wypadną, jak mi włosy z wąsa wypadną przez tą nigeryjską wizę, to ja ich tam rozwalę wszystkich. Tuktuki przywiezione z Indii, wszędzie one działają. Wysłałem do gościa, bo gość... Czekaj, gdzie ja wczoraj spotkałem gościa, który drukował? Cholera, zgubiłem swoją drukarnię, ale zaraz typa znajdę. Czekaj, gdzieś tutaj piłem tą kolę wczoraj z tą ziomalką. Ja pierdziel, powiem, że orientacja w terenie musi być na poziomie 400. Tutaj jest. Nagrywam trochę z takiej przyczajki, bo za mną jest ambasada Nigerii. Więc moi drodzy, trzymajcie bardzo mocno kciuki, bo wchodzę teraz z dokumentami. Nie wiem czego się spodziewać, nie wiem za bardzo jaką niespodziankę przygotować, prezent dla pani. I trzymajcie kciuki. No? I go to make the visa. I know. Yes. But you cannot stay that place. Oh really? The camera is with you. Koleżka mnie trochę przegonił, mówi, że kamerę widać, kamerą mnie widać. W sumie nie wiem, gdzie nie widać. Dobra, moi drodzy, kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję za uwagę. Ten odcinek był chyba najbardziej chaotycznym odcinkiem w tej serii filmów z Afryki Zachodniej. Powiem szczerze, że nie jest to dla mnie łatwy moment. I może tego aż tak na odcinkach nie widać, bo nie jesteście w stanie przez niecałe 30 minut, 25 minut zobaczyć wszystkiego, przepraszam, co się dzieje przez 24 godziny. W każdym bądź razie trudny czas, trzymajcie kciuki, żeby się udało z tą wizą do Nigerii. Odpowiedź na temat wizy do Nigerii znajdziecie w kolejnym odcinku, więc zapraszam serdecznie. Pamiętajcie, że zostawić łapkę, ślad węglowy, czyli komentarz, poczta sandałowa, czyli podanie odcinka dalej przez Messengera bądź WhatsAppa. Moi drodzy, to pomaga
i nadaje, daje motywacji, bo dzisiaj w ogóle ten dzbanuszek motywacji jest na bardzo niskim poziomie. Więc trzymajcie kciuki. Czołem, pozdrawiam serdecznie. Wchodzę w ich. Wchodzę z sandała.